Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy grono ekspertów, dwóch panów, instruktora do spraw skażeń, który jest incognito z nami, ale opowie nam trochę więcej o typach skażeń, w jaki sposób sobie radzić, jakiego sprzętu używać. No i generalnie zobaczycie w odcinku oraz Jakuba Dorosza, który opowie nam o swojej działalności dotyczącej właśnie przetrwania. Universal Survival, akurat z panami nawiązałem taką współpracę, żeby przygotować dla was serię od kilku odcinków filmów, które pozwolą wam dowiedzieć się, jak radzić sobie w trudnej sytuacji, gdy na przykład naokoło nas pojawiłyby się różne skażenia. Co robić, kiedy robić, czego używać, czego nie robić. O tym w najbliższych 5 odcinkach, ale teraz oddaję słowo Kubie, niech opowie o swojej działalności, czym się zajmują i jak pozyskali tą wiedzę, którą oczywiście przekażemy wam. Kuba, bardzo proszę. Dziękuję Rafał za to zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj nadmienię, że zarówno ja, jak i tutaj kolega instruktor występujący incognito stanowimy zespół instruktorów Universal Survival. Ja jestem z tą marką chyba najbardziej kojarzony, rozpoznawalny ze względu na kanał YouTube'owy, jaki prowadzę od praktycznie ponad 10 lat, w ramach którego prezentuję w sumie coś, co chyba odróżnia i charakteryzuje naszą szkołę przetrwania w Polsce, czyli doświadczenia gromadzone w trakcie no bądź co bądź, ale dość ekstremalnych wypraw zagranicznych. Te wyprawy miały miejsca, jakby odbywały się w różnych zakątkach świata i to jest takim naszym celem, naszym wewnętrznym, instruktorskim, aby chcąc uczyć ludzi przetrwania, przede wszystkim bazować na własnym doświadczeniu i na tym, co sami weryfikujemy na własnej skórze, bo książki dostarczają ultra mega cenną teorię, tak samo jak tony filmów na YouTubie, ale trzeba to wszystko wziąć, zweryfikować na własnej skórze, zobaczyć jaka jest realna wydajność i efektywność pewnych technik w danych warunkach. No i właśnie temu służą nasze wyprawy. Po prostu pozwalają nam się rozwijać jako instruktorom i poszerzać ten nasz zakres wiedzy. No i tutaj ten zakres wiedzy dotyczy różnych dyscyplin, zarówno survivalu takiego klasycznego, tak zwanego zielonego, jak również survivalu miejskiego. I to jest taka domena ostatnich lat. Ja już wiele lat temu napisałem taki bezpłatny e-book Plan początkującego prepersa, który jest dostępny za darmo na naszej stronie, ale w ostatnich latach ze względu na no, zagrożenia masowe, które się dzieją i w Polsce, i na świecie, i wokół nas, pomyślałem, że warto również jakby zacząć gromadzić doświadczenia takie quasi wyprawowe, nawiązujące właśnie do zakresu długotrwałej ewakuacji albo właśnie do przetrwania w mieście. No i tutaj chociażby przykłady wypraw 2021, spływ Wisłą właśnie w ramach takiej ewakuacji na dłuższym dystansie, jak również wyprawa z roku 2023 odbywająca się w całości na terenie Warszawy. Serdecznie zapraszam, kto nie widział, niech zobaczy. I jaka jest jakby konkluzja tego i sedno sprawy? Doświadczenia właśnie gromadzone na własnej skórze przekładamy na programy naszych szkoleń. I dzięki temu, że tutaj współpracujemy z naszym kolegą od jakiegoś już czasu, którego konikiem i specjalizacją jest zakres skażeń rozmaitych, pojawiła się w naszej ofercie nowość, czyli właśnie kurs Jak przetrwać skażenia. Ta tematyka będzie tutaj omawiana przez mojego kolegę instruktora. Ja nie czuję się w tym dostatecznie kompetentny, zatem ja szybko się z Państwem pożegnam i rozłączę. Pozostawię szerszy ekran tutaj dla Rafała i dla mojego kolegi już na samą merytorykę. Natomiast to, co również nas charakteryzuje, poza właśnie wyprawami i doświadczeniami tymi instruktorskimi, to właśnie są różnego rodzaju programy szkoleń. Między innymi kurs przetrwania symulacje survivalowe i kurs przetrwania w mieście. Kurs przetrwania w mieście to dość specyficzna formuła szkolenia, ponieważ jest ona realizowana najczęściej przez piątek, sobotę do niedzieli i odbywa się na terenie w całości funkcjonującego miasta. Jest to bardzo jakby skomplikowane i złożone logistycznie, żeby taki kurs przygotować, spiąć i zrealizować, natomiast on daje faktycznie możliwość doświadczenia działania w trybie różnego rodzaju intensywności i różnego rodzaju specyfiki zagrożeń, zarówno tych, które są zagrożeniami niemasowymi, jak również tymi, które są zagrożeniami masowymi, chociażby wpływają na to, jak funkcjonuje społeczeństwo danego miasta. I oczywiście my jako instruktorzy, jako
twórcy tego szkolenia zarządzamy tym w ten sposób, żeby oczywiście było to dostosowane do możliwości takich realnych, obiektywnych, no bo przecież nie mamy wpływu na to, jak mieszkańcy miasta się zachowają. To jeszcze dopiero przed nami, tak, szkolenia tak zaawansowane. Natomiast angażujemy różnego rodzaju pozorantów, osoby tak zwane podstawione, podgrywające pewne sytuacje, pewne zdarzenia wokół naszych kursantów, aby maksymalnie urealnić program szkolenia i pokazać szeroką paletę możliwych zachowań ludzkich postaw w ramach różnego rodzaju zdarzeń. No i oczywiście kurs zakłada również moduły warsztatowe, w trakcie których nauczamy chociażby uzdatniania wody, także tej skażonej. Mam na myśli tutaj skażenia nie tylko biologiczne czy mechaniczne, ale też to, co jest charakterystyczne dla miasta, czyli skażenia o takiej specyfice po prostu chemicznej. Przepraszam za chwilowe trudności techniczne z moim połączeniem, jestem już akurat z poziomu telefonu. Dosłownie ostatnie dwa zdania. Kurs przetrwania w mieście łączy zarówno te ćwiczenia tak zwane symulacyjne, będące zaskoczeniem dla naszych kursantów, jak również rozmaite bloki warsztatowe poświęcone nauce technik przetrwania tych specyficznych dla warunków miejskich. Dzisiaj natomiast tutaj mój kolega instruktor wejdzie w tą specyfikę dotyczącą no, bardzo szczególnego zakresu zdarzeń masowych, kryzysowych, czego ja już zamierzam nie dotykać w trakcie tego spotkania, ale jeżeli Państwo chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat naszej działalności, no to zapraszam na stronę universalsurvival.pl i na kanał na YouTubie również o tej samej nazwie. Dzięki Kuba serdeczne za wstęp i teraz rozpoczynamy już odcinek i zaczniemy rozmawiać o typach skażeń. Więc dzięki Kuba, do zobaczenia. Dziękuję, trzymajcie się, dobrego spotkania. A więc moi drodzy, przechodzimy już do meritum sprawy, do naszego pierwszego odcinka, w którym nasz instruktor opowie, ale również też będę wtrącał się trochę z waszymi pytaniami, również swoimi, dotyczącymi skażeń. W pierwszym odcinku bardzo bym prosił o wyjaśnienie naszym widzom, jakiego typu skażenia możemy doświadczyć, jeśli nagle by się coś u nas w Polsce wydarzyło i co ewentualnie w pierwszej chwili powinniśmy zrobić, gdy wiemy, że skażenie typu na przykład chemicznego, jądrowego lub biologicznego wystąpiło na terenie naszego kraju. Co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić, ale bardzo bym prosił na początku o charakterystykę tych trzech typów skażeń. Więc tak, przechodzę tutaj jakby do części merytorycznej. Odpowiedź jest taka, że mamy de facto trzy typy skażeń, możemy się spodziewać ogólnie, no na świecie są trzy typy skażeń. Skażenie chemiczne spowodowane substancjami przemysłowymi bądź bojowymi środkami trującymi, no to jest tak zwana broń chemiczna, gazy bojowe. Tak? Kolejnym typem skażeń jest skażenie biologiczne. To jest wywoływane przez mikroorganizmy chorobotwórcze, na przykład grzyby, wirusy, bakterie. To jest bardzo szerokie spektrum, po prostu tak zwane choroby wywołuje. Tak? Każdy zna choroby, każdy kiedyś był chory, więc gdzieś tam jest to w zakresie. Tak? Kolejnym typem skażeń, z jakim możemy mieć do czynienia, jest skażenie promieniotwórcze. Skażenie promieniotwórcze może mieć w zasadzie trzy źródła. Jednym ze źródeł jest broń radiologiczna, szerzej znana jako brudna bomba, w zasadzie w popkulturze bardzo często używa się tego sformułowania. Tego typu broń jest skonstruowana tak, że mamy konwencjonalny ładunek miotający. To może być cokolwiek, to może być jakiś na przykład granat, to może być pocisk artyleryjski, to może być dosłownie karton z materiałem wybuchowym. I dookoła tego materiału wybuchowego, konwencjonalnego, umieszczamy na przykład jakiś materiał promieniotwórczy. Co to będzie, to już jest jakby tutaj kwestia do osób, które to będą budowały, ale może to być na przykład pręt paliwowy z reaktora, cokolwiek. Wiele jakby jest możliwości, tutaj nie będziemy wszystkiego wymieniać, bo szkoda czasu, ale jest to jak gdyby jedna właśnie z metod na wywołanie skażenia promieniotwórczego. Na szczęście takie brudne bomby z przyczyn fizycznych nie wywołują skażenia de facto na jakiś bardzo duży obszar. Na zasadzie mówię, na przykład nie skażą kontynentu całego, no bo chodzi o to, że ta broń musiałaby być bardzo duża, taka bomba. Nie wiem, tir, na przykład trzeba byłoby tira wypełnić materiałem wybuchowym, tak? Do tego jeszcze dwa tiry obok materiału rozszczepialnego, no i wtedy można byłoby zrobić gdzieś tam bałagan, wiadomo, na dużym obszarze, ale to też nie na kontynent. Nawet myślę, że nie na kraj, tylko bardziej na zasięg miasta bądź maksymalnie województwa. Oczywiście przy akurat skażeniach kluczowym czynnikiem jest pogoda. Na zasadzie kierunek wiatru, prędkość wiatru, opady atmosferyczne, to są w zasadzie główne czynniki, które definiują nam zasięg skażenia i kierunek jego występowania tak naprawdę.
Kolejnym typem, znaczy kolejnym źródłem skażenia promieniotwórczego jest awaria instalacji jądrowej. Co jest instalacją jądrową? Na przykład składowisko odpadów promieniotwórczych, które mamy na terenie kraju. Tak samo może być na przykład ulec jakiemuś poza terenem kraju, bo te skażenia akurat lubią wędrować sobie, one mają po prostu gdzieś tam, no z wiatrem mogą się przemieszczać na naprawdę bardzo duże odległości, takie skażenia. Inna kwestia, że jakby szansa na rozszczelnienie takiego składowiska aktualnie jest bardzo mała, no bo są dość rygorystyczne normy bezpieczeństwa przestrzegane, no ale wiadomo, każde zabezpieczenie może po prostu nie zabezpieczyć, jak to się powszechnie mówi. Taką instalacją jądrową będzie też oczywiście elektrownia atomowa. Takiej elektrowni, no mamy przykład z historii chociażby Czarnobyl, czasami błąd ludzki powoduje po prostu katastrofę, tak? I to naprawdę na skalę całego kontynentu. Chciałbym tutaj przypomnieć, że skażenie z elektrowni czarnobylskiej, która znajduje się na Ukrainie przy granicy z Białorusią na wysokości mniej więcej Kijowa, dotarło aż na Wyspy Brytyjskie, także jest to dość daleko, to jest 2000 km w linii prostej, także no, to możecie sobie Państwo uzmysłowić zasięg skażenia, tak? Oczywiście to nie była dawka śmiertelna tam, ale no, sam fakt, że dotarło, że jednak był wzrost tego promieniowania. Kolejnym czynnikiem, chyba najbardziej znanym, jest użycie broni jądrowej. Przy czym tak naprawdę użycie broni jądrowej, wbrew pozorom, nie wywołuje tak dużego skażenia, jak przedstawiają nam to filmy. To nie jest tak, że wybuch jednej bomby powoduje skażenie całego świata i śmierć wszystkich ludzi na Ziemi z powodu promieniowania. Jest to bardzo dalekie od prawdy, zwłaszcza, że duża część wybuchu tak naprawdę, w sensie promieniowania wyemitowanego podczas wybuchu, znika po 10 do 15 sekundach. To jest około 70% tego promieniowania znika do 15 sekund po wybuchu, ponieważ tak naprawdę najwięcej emitowane jest podczas samego tego wybuchu, czyli jak dochodzi do reakcji rozszczepienia jąder ciężkich bądź fuzji jąder lekkich. Tutaj na przykład takim jądrem lekkim będą izotopy wodoru, czyli deuteryt i tryt, a natomiast takim pierwiastkami ciężkimi będzie na przykład uran bądź pluton, no to dochodzi tam do reakcji rozszczepienia i tak jak powiedziałem właśnie przed chwilą, po 10 do 15 sekundach znika mniej więcej 70% promieniowania, w zależności od tak naprawdę typu budowy tej bomby, bo mamy kilka typów budowy bomby. Tutaj może nie wchodźmy w szczegóły techniczne, bo myślę, że nie mają one znaczenia jakby z punktu widzenia przetrwania, no bo po prostu jak gdyby, nie będziemy nawet wiedzieli, jaka bomba na nas spadła tak naprawdę, tak? Więc tutaj gdzieś tam się na tym nie skupiajmy. Skupmy się na tym po prostu, jak działać na zasadzie każdej bomby. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli powiedzmy, mamy taką hipotetyczną sytuację, tego typu ładunek został zdetonowany na naszym terenie, może nie bezpośrednim kontakcie naszego miejsca zamieszkania, ale powiedzmy w promieniu kilkuset kilometrów. Co warunkuje jakby nasze zachowanie w takiej sytuacji? Co powinniśmy zrobić, dowiadując się o tym, że coś takiego miało miejsce? Tak naprawdę pierwszą taką naszą reakcją, tak, bo jeszcze chciałbym tutaj tylko napomknąć, bo to też będzie miało znaczenie tylko, no jakby będzie to miało znaczenie fizyczne, ale my nie mamy na to wpływu, ale liczy się też typ wybuchu, czy był wybuch typu powietrznego, czy naziemnego, ponieważ wybuch typu powietrznego charakteryzuje się większą falą uderzeniową, no czyli zniszczeniami mechanicznymi po prostu, ma większy zasięg oddziaływania tych niszczycielskich czynników bomby, natomiast charakteryzuje się mniejszym skażeniem, ponieważ nie zostaje zastana taka ilość ziemi, gruzu, ogólnie materii z miejsca detonacji i raczej nie powstaje grzyb wtedy, tak, wybuchu. To możemy tak sobie jakby łatwo rozpoznać, że jak powstał grzyb, to raczej mamy do czynienia z wybuchem naziemnym bądź niskim powietrznym, no na przykład na 100 metrach nad poziomem, tak, gruntu czy coś takiego, a jak mamy na przykład już wybuchy takie stricte powietrzne, na przykład na kilku kilometrach, bo takie też się robi właśnie, szczególnie przy tych silniejszych ładunkach, no to wtedy mamy ten taką bardziej kulę ognia po prostu, dosłownie kulę ognia niż grzyb, bo ten grzyb powstaje po prostu z tego powodu, że się odbija od ziemi ten całe ciśnienie, no i to formuje grzyb jakby w takim końcowym rozrachunku, taki atomowy, jak znamy z filmów właśnie. Dlatego to, że nie widzimy grzyba atomowego, to nie znaczy, że nie mamy do czynienia z wybuchem jądrowym. To też jest, myślę, że dosyć ważne, bo dużo osób może tak skojarzyć, że no, coś silnie wybuchło, ale nie ma grzyba, to nie ma zagrożenia promieniowaniem. To jest właśnie błędne myślenie jak najbardziej.
Jeszcze chciałbym tylko odnieść się do tego, co powiedziałem, że 70% znika, jak najbardziej tak, ale pozostały mniej więcej 30% w zależności od budowy tej bomby, wraca do nas w ciągu kilku godzin bądź kilku nawet minut poprzez opad promieniotwórczy, ponieważ taka bomba napromieniowywuje pył i tak dalej zassany do środka, do tej kuli ognia, bo tam no mamy tą kulę ognia taką, to ten najjaśniejszy punkt, tak, i on podczas zassania po prostu się napromieniowywuje, tam miesza się z tym paliwem jądrowym i z tymi resztkami i potem zaczyna to sobie opadać, dlatego jest to tak, wywołuje to potem skażenie promieniotwórcze roznoszone z wiatrem i z deszczem tak naprawdę, bo ono też może sobie wlecieć po prostu w chmury, podróżować w chmurach, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, podróżuje sobie to w chmurach i potem opada gdzieś tam na terenie razem z deszczem, dlatego ten deszcz też może być napromieniowany i na przykład zbieranie takiej deszczówki może skończyć się bardzo poważnymi chociażby konsekwencjami zdrowotnymi, tak? I to, ale to idzie rozpoznać wizualnie taką deszczówkę, ponieważ ten deszcz będzie brudny, to, no nie, no to nie są substancje przeźroczyste, dlatego w wodzie raczej będzie widać, że ta woda jest taka brudna spada, taka piaskowa, błotna, mniej więcej to jest taki czynnik w zasadzie, który, po którym możemy wizualnie określić. Oczywiście najlepszym czynnikiem nie jest określenie wizualne, tylko użycie dozymetru, no ale nie każdy ma dostęp do takiego dozymetru, tak? Bo tutaj też nie ma co panikować, że na przykład brudna deszczówka jak pada, no to że to już oznacza, że to jest opad promieniotwórczy, tak? Tutaj to, dlatego trzeba gdzieś tam rozróżnić to. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby nie ulec panice, bo brudna deszczówka też się chociażby zdarza, jak czasami piaski z nad Sahary przyjdą nad Europę, to też pada czasami brudna deszczówka, a nie ma promieniowania, więc to gdzieś tam też chciałbym jakby przestrzec przed paniką, bo to jest bardzo ważne, żeby nie spanikować, co chociażby pokazał rok 2022, jak Rosja zaatakowała Ukrainę i zaczęła być panika, zaczęło brakować paliwa, tak, wzrost cen paliwa, no było to niekorzystne dla całego kraju, dlatego też chciałem przestrzec przed pochopnymi decyzjami tutaj. Ale wracając do odpowiedzi właśnie na pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, gdy już dowiemy się, że doszło do takiego wybuchu, to może troszeczkę wytypujmy sobie dwie sytuacje. Jesteśmy w zasięgu rażenia broni, czy nie jesteśmy w zasięgu rażenia broni? To mówię o tych właśnie kwestiach fali uderzeniowej i tak dalej. Powiedzmy, że jesteśmy w zasięgu, ale takim, że nas nie zniszczy od razu, bo wiadomo, w zależności od tego, jaki jest typ ładunku, jaka jest jego moc, to możemy albo zniknąć od razu i nic nam nie pomoże, bo będziemy, powiedzmy, w tym obszarze, który jest całkowicie zutylizowany, że tak powiem. Jesteśmy w takim obszarze, gdzie jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć, powiedzmy, zostały częściowo zniszczone nasze zabudowania, ale nie aż tak, żeby integralnie zostały zniszczone. I jesteśmy, powiedzmy, u siebie w domu, u siebie w mieszkaniu i widzimy, że coś się dzieje na zewnątrz, ale nie zostało to naruszone fizycznie. Dobrze, to ja może skupię się na takim momencie zero w takim razie, powiedzmy, czyli moment zrzucenia tej bomby. Że tak powiem, zgodnie z wytycznymi tutaj, nazwijmy to Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powinniśmy zostać poinformowani o tym, że nadejdzie taki atak syreną alarmową. No ale kilka incydentów rakietowych już pokazało, że taki alarm nie został wszczęty na terenie Polski. Tak, nie było słychać żadnych syren alarmowych, nie został ogłoszony alarm powietrzny, więc możemy zakładać, że no taka broń nie zostanie na czas wykryta. Jeśli... Ja mam pytanko, przepraszam, że ci przerwę. To jest bardzo też ciekawe i ludzie pewnie będą zainteresowani. Jakiego typu sygnału możemy się spodziewać, gdy jest tego typu incydent? Czy to jest jakiś dźwięk ciągły, czy jest przerywany? W jaki sposób jest, można go scharakteryzować, żeby ludzie wiedzieli, że słyszą, że coś wyje, tylko że co to jest? Aktualnie, aktualnie na terenie Polski mamy w zasadzie tylko dwa typy wycia syren. Jest to dźwięk modulowany, czyli głośniej, ciszej, głośniej, ciszej, głośniej, ciszej przez okres 3 minut i to oznacza ogłoszenie alarmu, ale nie jest wytypowane, jaki to jest alarm. To może być alarm powietrzny, czyli właśnie na przykład bombardowanie. Może to być alarm o skażeniu, że po prostu, no że jest substancja skażająca, chemiczna, biologiczna może nie, bo to jest bardziej jakby charakteryzowane jako zakażenie, zagrożenie zakażeniem, ale to jest ogólnie ogłoszenie alarmu u nas po prostu. I ten alarm może być ogłoszony z różnych przyczyn, dlatego należy włączyć radio, aby, czy ogólnie środki masowego przekazu, na przykład telewizja, radio, powinniśmy też dostać SMS-y z tego, alerty RCB, to pewnie kojarzycie Państwo, dostajecie często, jak wieje wiatr, że tam posprzątaj doniczki z balkonu i tak dalej, to tego typu SMS-y powinny przyjść, że na przykład uwaga, nadlatują rakiety, tak, schowaj się, coś w tym stylu, oczywiście one będą prawdopodobnie o innej treści, będzie uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, będzie podana przyczyna alarmu
Tak? No i będzie podane też miejsce, dla którego się to ogłasza, czyli na przykład, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm powietrzny dla na przykład wsi Osówka, tak, zagrożenie, no, że obowiązuje po prostu, tak? No i potem może też na straży pożarnej zawieć syrena alarmowa przez okres właśnie 3 minut dźwięk modulowany głośni ciszej, głośniej ciszej, a jakby sposobem na odwołanie alarmu to jest dźwięk cały czas głośno, jednostajny głośny przez okres też 3 minut, bo kiedyś przed 2013 rokiem były takie, było to rozróżnione, że były tam jakiś tam dźwięk przerywany, no to wtedy to oznaczało skażenie, ale teraz już to nie obowiązuje, mamy tylko 2 dźwięki, jakie możemy usłyszeć, to jest właśnie dźwięk, ten, tak jak powiedziałem, modulowany, głośniej, ciszej i to jest po prostu, że jest niebezpieczeństwo, nie jest powiedziane jakie niebezpieczeństwo, tylko po prostu jest niebezpieczeństwo, należy podjąć stosowne przeciwdziałanie, tak, temu niebezpieczeństwu. No. Mamy już informację o tym, w jaki sposób charakteryzujemy różnego rodzaju typy skażeń, czyli biologiczne, chemiczne i atomowe, tam jądrowe, jak wolicie. W następnym odcinku opowiemy o tym, a dokładnie nasz instruktor głównie opowie, w jaki sposób zachowywać się, gdy tego typu skażenia wystąpią w naszym rejonie, w którym się znajdujemy. Co powinniśmy robić, jak powinniśmy się zachować, a w późniejszych jeszcze opowiemy, czego powinniśmy użyć. Więc zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka i do zobaczenia. Do zobaczenia.